Zgodnie z przewidywaniami, oficjalnie rywalką Mai Staśko na zbliżającej się gali High League jest dość kontrowersyjna streamerka, mająca niespełna 200 tysięcy obserwujących na platformie Twitch, Ewa Mrs. Honey Wyszatycka. Była dziewczyna streamera oraz zawodnika High League Zonego, posiadająca konto na platformie OnlyFans, podczas transmisji głównie rozmawia z widzami, gra w gry takie jak League of Legends, CSGO czy Fortnite, w ostatnim czasie z dużo słabszymi zasięgami w porównaniu do poprzednich lat. Swego czasu mocno hejtowana 25-letnia zawodniczka miała w przeszłości małą konfrontację słowną na Twitterze z Mają Staśko, a jej szczerość oraz bezpośredniość może spowodować kontynuację dramy na konferencjach. W ostatnich dniach Denis Załęcki w wywiadzie dla Antyfaktu wypowiedział się o Alanie Kwiecińskim, wspominając, że mimo publicznych zapowiedzi Alan nie przelał części obiecanych środków z przegranego zakładu. Dokładnie chodzi o 5000 zł, które miały trafić do jednego z toruńskich hospicjów. No na pewno muszę z nim porozmawiać sobie, niech musi pieniążki oddać. Na wywiadach z Julią i z kimś tam jeszcze mówił, że te 5000 dla tych dzieciaków sumierającego hospicjum w Toruniu przeleje pieniądze. Minęły 3 tygodnie. Nie przelał. Gdyby cały czas trzymał tego, że nie, że gdzieś tam indziej wysłał, ale powiedział na wywiadach, jest czarno na białym, na internecie, wszędzie mówi, że pieniądze, że przeleje po weekendzie, jak wrócił 3 tygodnie, czy na miesiąc minęły i nadal nie ma pieniędzy. Tego samego dnia Alanik w wywiadzie dla TV Reklamy tłumaczył, że wkrótce wpłaci obiecaną kwotę, a jego spore opóźnienie wynika z braku czasu. Pieniędzy na cele charytatywne. Nie mam kiedy, ja powiedziałem, że wpłaty, teraz też go spotkałem, powiedziałem, dajcie mi chwilę czasu, bo po prostu ja się nawet nie widziałem ze swoim menadżerem tak naprawdę, bo mój menadżer trzyma moje pieniądze, powiedział Alan, bo rozwalił wszystkie pieniądze, nie? Ja sobie żyję z tych pieniędzy, które sobie zarabiam na koncertach, na koncertowaniu i tak dalej. Te pieniążki, które zarobiłem z walk, sobie odłożyłem. Grzecznie czekają na te wymarzone mieszkanie. Dajcie mi chwilę czasu, obiecuję, że to zrobię. Tak jak powiedziałem, to zrobię. Dla mnie to wiem, że te 5 tysięcy to nie robi żadnej różnicy tak naprawdę. Co więcej, Alanik wyznaczył Denisa jako jednego z potencjalnych przyszłych rywali, z którym mógłby się zmierzyć na początku przyszłego roku. Denis się znowu podpruwa do mnie. To Denisa chciałem po nowym roku, tylko się mocno przygotować na niego, przede wszystkim siłowo. W trakcie realizacji materiału Alanik wrzucił post informujący o tym, że pieniądze zostały przelane wraz z potwierdzeniem przelewu oraz przeprosił za opóźnienie. Jak jesteśmy już w temacie Denisa, wczoraj Artur Szpilka w jednym z wywiadów skomentował kontuzję swojego przyszłego rywala, który częściowo zerwał, a częściowo naderwał więzadła krzyżowe. Były pięściarz podaje w wątpliwość wiarygodność kontuzji, oceniając, że żaden trener, który poważnie podchodzi do pojedynku, nie ogłaszałby publicznie urazu swojego zawodnika przed walką. Ale jak to się w ogóle na to zapatruje, że jeżeli zawodnik... Myślę, że to jest takie głupie gadanie. Który trener by powiedział o kontuzji, że ktoś ma... Albo po prostu takie granie sobie, ja nawet nie wiem, będzie ktoś mi tam powiedział, że ma kontuzję. Ja mówię, stary, co mnie to obchodzi? Będzie walka, to po prostu wychodzi na własną odpowiedzialność, ale to jest gadanie, taki zamęt, żeby co chwilę coś wprowadzać. Ja już to wiem, tak mi się wydaje. W ostatnim czasie na kanale MMA.pl odbyła się obszerna konfrontacja Marcina Najmana z Mateuszem Murańskim, na której to potwierdziły się doniesienia, jakoby Marcin otrzymał oficjalną propozycję walki nie tylko z Jackiem, ale też z jego synem. Według młodszego z Murańskich organizacją zainteresowane są 3 federacje, a terminy ustalane są na późną jesień lub zimę. Najman, odnosząc się do ostatnich ruchów Jacka Murańskiego, w bardzo krótkim komunikacie dał do zrozumienia, że rodziny i dzieci się nie tyka, oraz wspomniał, że przy okazji poprzedniej konfrontacji słownej jego z Muranem, ten wplątał w konflikt również jego dziecko. Nie ma zgody na to, aby ktokolwiek w jakichkolwiek konfliktach atakował czyjeś dzieci. To, co stary Murański wyprawiał na tym ostatnim cage'u i de facto atak na dziecko Nitra. Taki sam atak przecież przeprowadził na moje dziecko. Nigdy w życiu nie będzie zgody, aby atakować czyjeś dzieci. W związku z przekroczeniem pewnych granic przez starego Murana, Najman zapewnił, że weźmie walkę z Mateuszem pod warunkiem, że najpierw zawalczy z jego ojcem. Ja z tobą bardzo chętnie się skonfrontuję, bardzo chętnie. Ale najpierw muszę skonfrontować się z twoim ojcem. Mogę podpisać kontrakt, czy tam aneks do kontraktu, który spowoduje, że jakby zapewnienie z mojej strony, że bez względu na wynik wyjdę. Wczoraj doszło do dość zabawnej wymiany słownej Amadeusza Ferrariego ze Scarface'em Bombą. Ten pierwszy na swoim Instagramie przy okazji wizyty u barbera wbił szpilkę dotyczącą wyglądu swojego przyszłego rywala. Jest, wraca, oglądajcie konferencję w środę, chyba jedziemy z tą do mnie. I będziemy wyglądać jeszcze jak $1 000 000, a nie jak cymbał, jak menel spod żabki. I on stał, nagrał ostatnio story, fryzurka fresh, stary, fryzurka fresh, ale tej mordy to nie amelinium, tego nie pomalujesz. Bomba nie pozostał dłużny i odpowiedział Ferrariemu, odnosząc się do jego zdjęcia z przeszłości. Farmazonie, zapuściłeś brudkę, bo jesteś brzydki jak pokażę cię tu, a pokażę siebie.
Moja pocięta morda, pięte gardło, wydłubane prawie oko, a i tak, uwierz mi, że jestem jedynym facetem w Polsce, który... To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata freakfightów, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć!